Mam na imię Michał, witam Was na swojej prezentacji. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Poprzednie prezentacje były bardziej mięsne, mocno techniczne. Tak, dla zluzowania zwoju coś bardziej lekkiego, bardziej miękkiego. Chciałem Wam powiedzieć troszeczkę swoich przemyśleń na temat tego, co moim zdaniem w tej chwili się jest dosyć mocne, mocno widać w środowisku PHP-owym, czyli orientacji na frameworki i zaproponować troszeczkę wyjście z tego pudełeczka, przynajmniej mentalne, i spojrzenie nieco szerzej na problem, z którym tak naprawdę się na co dzień borykamy jako programiści, jako projektanci, architekci. Historyka jest podzielona na trzy części, troszeczkę posmucę, ponarzekam, potem się troszeczkę pomądrzę i na koniec spróbuję Wam przedstawić jakieś wnioski, z którymi tak naprawdę chciałbym się Wami podzielić. Ale żeby do tych wniosków dojść, zacznijmy od tej smutnej części. Przede wszystkim, dlaczego się czepiam frameworku? To nie jest do końca tak, że czepiam się samych frameworków jako takich. Czepiam się tego, co robią z ludźmi. Bo frameworki, jakby nie patrzeć, rozwiązują jakieś problemy, tak? Przede wszystkim przyspieszają gwałtownie development, dostarczając nam wszystkie narzędzia, jakie w danym momencie potrzebujemy. Niestety też za ich pomocą rozwiązujemy problemy, które one same dla siebie stworzyły. Jakie problemy nam frameworki stwarzają? Przede wszystkim dostarczają nam na dzień dobry mnóstwo kodu. Powiecie, a przecież to jest backend, jakie to ma znaczenie, ile tam jest kodu? No czasami ma. Po pierwsze, korzystamy z kodu, którego nie rozumiemy, bo dostajemy paczkę i ogarnięcie tego wszystkiego naraz, to jednak jest dosyć duża rzecz. Opcache wbrew pozorom też ma jakieś limity i optymalizacja pod tym kątem nie zawsze jest prosta, jak tam pociągniemy 130 mega w standardowej edycji Symfony. To jest 130 mega źródeł tekstowych, także całkiem fajny zestaw. A przede wszystkim bezmyślnie tak naprawdę troszeczkę wykorzystujemy rozwiązania, które dostaliśmy w paczce, nie myśląc o tym, czego tak naprawdę w danym momencie potrzebujemy. Ściągamy paczkę, która daje nam autoryzację, no takie sposoby i jesteśmy zachwyceni. Zobaczcie, jakie mam możliwości autoryzacji. Tak naprawdę potrzebujemy zwykłego login, hasło, baza. Ale mamy i się cieszymy. Jest to nam zupełnie niepotrzebne z biznesowego punktu widzenia. Mamy ten kod, wlecze się nam za aplikację. Druga rzecz to jest mnóstwo zależności. Ponownie, no ale przecież to siedzi w vendorach, nie musimy się tym przejmować, nie obchodzi nas to szczególnie. Jak pamiętacie zeszłoroczną akcję kolegów od JavaScriptu, dobry vendor potrafi dużo. Tych, którzy nie znają, nie pamiętają historii LevPada, to była biblioteczka, która robiła absolutnie absurdalną rzecz, jakąś drobniutką w kodzie i była używana przez kilkaset tysięcy projektów. I w pewnym momencie autor się popsztykał trochę z NPM-em, biblioteka zginęła z NPM-a i wywaliło kilkaset tysięcy projektów się wywaliło. Bo wszyscy korzystali. Okazało się później na bazie tej historyki, na bazie tej afery się okazało, że takich biblioteczek, które obcinają puste spacje z lewej strony, obcinają puste spacje z lewej strony i mnóstwo poważnych narzędzi jest na to zapniętych, była cała masa. W przypadku my tak naprawdę nie wiemy, ściągamy całą paczkę, cały framework, nie wiemy, że tak naprawdę, że takie miny tam mogą być, bo komuś się coś znudziło, może ktoś się obraził, wycina nagle paczkę z pakagista i co? Jest mało śmieszne. Druga rzecz jest tak, czy kolejna rzecz jest taka, że ogarnięcie frameworka tak naprawdę wymaga poznania całej dokumentacji, czy wciągnięcia się w dokumentację. Tej dokumentacji jest całkiem sporo, bo otrzymujemy nie tylko dokumentację API frameworka, ale bardzo często jeszcze wszystkie narzędzia, z których framework korzysta, więc to wszystko, co framework nam daje, też jest udokumentowane. Przegrzebanie się przez to, przeczytanie, koszt wejścia, jaki z tym jest związany, jest całkiem spory. Co więcej, ta dokumentacja często jest słaba. I to bardzo. Ponieważ dokumentacja frameworka w znacznej części ma za zadanie wprowadzić nas w świat, pokazać nam narzędzia, które tam framework nam dostarcza, ale wcale niekoniecznie to są dobre rozwiązania, które oni pokazują, bo to są tutoriale. Tu można zrobić tak, w jednym pliku, myk. To nie jest ani dobra architektura, ani dobry kod czasami. To są przykłady użycia pewnych konkretnych możliwości frameworka. Na dłuższą skalę okazuje się, że ta dokumentacja nie odpowiada nam na bardzo dużo ważnych pytań. Każdy niestandardowy przypadek, jaki musimy rozwiązać, którego nie ma w dokumentacji, powoduje ból zębów.
opóźnioną aktualizację komponentów, czyli znowu, jeżeli jakiś komponent sprawia nam problem, napisaliśmy kawałek kodu, zmieniliśmy wersję PHP, cokolwiek, i jakiś kawałek kodu sprawia nam problem, no to w tym momencie jesteśmy uzależnieni od autorów tego komponentu, musimy na niego poczekać, ale tak naprawdę nie jest to takie proste, bo to jest komponent, który jest zależny od frameworka albo gdzieś tam głęboko zaszyty. Opisywanie, obudowywanie tego nie jest łatwe. Oczywiście ten problem występuje też w momencie, gdy korzystamy z komponentów wprost, przy czym tam jest troszeczkę inaczej ten problem można rozwiązać. Tutaj podobnie, tylko no, walczymy tak naprawdę z pewnymi ułomnościami, które dostaliśmy, miały nam ułatwiać, a stwarzają problemy. Ważną rzeczą jest też to, że frameworki najczęściej są dedykowane dużym projektom, czy też większym projektom, a więc takim, które są utrzymywane przez dłuższy czas. W związku z tym autorzy tych frameworków bardzo rzadko albo dużo wolniej reagują na zmiany środowiska, tak? Nie ma w tej chwili jeszcze frameworka z tych największych, który na przykład w pełni wykorzystuje PHP 7, o 7.1 nie mówiąc. Oczywiście są zgodne i pójdą, ale nie wykorzystają jego możliwości. Nie wykorzystają typowania statycznego w pełni, na przykład. I to jeszcze trochę potrwa, bo ciągle w użyciu jest 5.6, 5.4 i tak naprawdę to obciążenie, ten balast się ciągnie za nami. Małe biblioteki często szybciej potrafią się zaktualizować, zrobić brancha w pełni 7.1, tak, tutaj utrzymujemy tylko starą wersję na 5.6, a 7.1 już na przykład się rozwija osobno i można się tym wtedy pobawić. Dosyć ważną rzeczą jest też to, którą się niestety pomija, jak ostatnio dostałem odpowiedź na jednej z grup, ale przecież na produkcji i tak używamy cache'a. Tak, owszem, to jest prawda, używamy cache'a na produkcji. Między innymi właśnie dlatego, bo każda nowa wersja frameworka jest coraz wolniejsza, bo kod tylko dochodzi, bardzo rzadko się go optymalizuje pod kątem wydajności. Jest to coraz większy muł. Ci z was, którzy są z Gdańska, albo prześledzili kiedyś na YouTubie, była w Gdańsku prezentacja kolegi, który opowiadał o swojej karierze programisty serwisów porno. Niestety nie było obrazków, natomiast opowiadał jedną rzecz. To było ze 2 lata temu bodajże. Żaden duży serwis nie przeniósł się na Symfony 2, bo w porównaniu do 1 była mulasta. 3 nie przyspieszyła. Ponieważ nie mamy wpływu na to, jakie komponenty są dociągane, znowu te komponenty wracają, nie mamy tak naprawdę kontroli większej nad bezpieczeństwem. Tu jest przykład akurat związany to jest kategoria OWASP-a dotycząca wstrzykiwania czy wykorzystania podatności w komponentach ogólnie. Jeżeli nie kontrolujecie, jakie komponenty są instalowane w vendorach, de facto nie macie na to wpływu większego. Możecie tylko śledzić i maskować, jeżeli się pojawią jakieś oczywiście podatności. Na szczęście w tych najbardziej popularnych nie ma tych podatności na dzisiaj dzień. Nie ma zidentyfikowanych podatności, ale gdyby się pojawiło, to trzeba zacząć maskować gdzieś tam na poziomie frameworka. Jeżeli to jest jakiś, powiedzmy, w zależności od frameworka, teraz to będzie łatwiejsze albo trudniejsze, tak? Przeciążenie komponentu, zasłonięcie go i ukrycie tej podatności. Ale w gruncie rzeczy tak naprawdę nie macie na to większego wpływu. Nie możecie w danym momencie po prostu wywalić tego komponentu, bo jest zły, i zastąpić go alternatywnym, który danej podatności jest pozbawiony. Bo ciężko się wywala fragment frameworka. Kolejna rzecz to są zależności jego zależności. To właśnie najbardziej odczuli na sobie koledzy piszący w JavaScriptie, gdy LeftPad poszedł się paść na parę dni. Bo to LeftPad jako taki wprost w projektach nie był używany bardzo często, natomiast duże komponenty używały go do swoich rozwiązań. Pomijając to, co on robił, to była właśnie zależność zależności. Wiele dużych projektów położyło się przez to, że ten komponent, który zniknął, to była zależność zależności, o której nikt nie miał większej świadomości, że ona w ogóle istnieje, że jest dociągana. Natomiast najgorszą rzeczą, którą frameworki powodują, to jest degeneracja umysłowa. Ta degeneracja umysłowa tak naprawdę ma jeden potężną manifestację, którą się śledzi na wszystkich grupach PHP-owych, również naszych, gdzie trwają nieustanne i absolutnie wspaniałe wojny frameworków.
piątek bez Laravela, te sprawy. Wrzutka w piątek Laravela jest regularna i jest zawsze jest fantastyczny flame. Na Symfony zresztą też później są fajne są argumenty, a kto używa Quake'a, przecież to przestarzały. No i tam się dzieje. I tak jest non-stop, non-stop. A tak naprawdę pytanie nie jest, który framework jest lepszy, bo to nie o to chodzi. Tylko pytanie jest, dlaczego my się cholera o to kłócimy? Czy naprawdę nie potrafimy żyć już bez tego? Z moich obserwacji, podkreślam, że to są moje subiektywne i złośliwe obserwacje, programista frameworka, istnieje taka instytucja, którą nawet się poszukuje na rynku pracy. Programista Symfony, programista Laravela, nie programista PHP, nie programista konkretnego frameworka. Programista danego frameworka dopasowuje realia, rzeczywistość do tego, co już umie. Zna framework jakiś tam i wszystko, co mu każą zrobić, będzie knuł, jak to zrobić w tym konkretnym frameworku. Nawet jeżeli zrobienie tego wprost byłoby dużo prostsze. Ale nie. Korzystamy z danego frameworka i będziemy teraz musieli napisać w UI kodu i konfiguracji i wszystkiego, żeby to się tam wpasowało. Co bardziej lotni przyjdą na grupę i zapytają o value objecty. Większość czasu spędza wertując dokumentację, bo nikt przy zdrowych zmysłach, nikt normalny nie jest w stanie się nauczyć całej dokumentacji Symfony, doktryny i wszystkiego, co ona tam za sobą jeszcze wlecze. Nikt. Więc zamiast się skupić na rozwiązaniu problemu i zaprojektowaniu rozwiązania, skupiamy się na tym, czy w dokumentacji jest ten problem już rozwiązany za nas i czy jest tam przykład, jak to zrobić. Jak nie, przyłazimy na grupę. I wtedy pytania, a ja mam taki problem w Symfony i taki formularz bym chciał zrobić. I tu jest problem. Oczywiście, że jest problem, bo zrobienie formularza jest proste, niestandardowego. Chyba, że korzystasz ze standardowych narzędzi do budowania formularzy, które nie są z zasady przystosowane do robienia czegoś niestandardowego. Kto nie programował Django, to nie wie, o czym mówię. Jeżeli architektura nie pasuje do frameworka, czy w jakiś pomysł, jakaś koncepcja, to generalnie jest to słaby pomysł. Na PHP-konie opowiadałem o takim lekkim rozwiązaniu wysokopoziomowym, które jest na górnej warstwie komunikacji z użytkownikiem, o ADR-ach. I pierwsze pytanie, jakie dostałem na twarz. A jak to zaimplementować w Symfony? No ludzie. Ale to nie jest... Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że nie mam bladego pojęcia, bo nie programuję w Symfony na dzisiaj dzień i to rozwiązanie stosowałem w lekkiej, otwartej architekturze, a nie dopasowywałem je do konkretnego frameworka. Nie był usatysfakcjonowany ów kolega. Coś, co nie istnieje w bundlu, nie istnieje. To było na prezentacji Alexa, na pierwszej prezentacji o godzinie 9. Duże rozwiązanie do CQRS-a, do event sourcingu i tak dalej. I pytanie, ale czy jest bundle do Symfony? Nie ma. A nawet jeżeli jest, to po co? To nie jest ten problem. Nie rozwiązujemy tego problemu, jak wzbogacić Symfony o event sourcing. Symfony zresztą ma swoje narzędzia i tam da się to zrobić, ale jeżeli korzystasz z frameworka do event sourcingu de facto, no to teraz żenienie dwóch frameworków to już jest taka, no... Mocniejsze takie to jest trochę niż, nie? To jest typowe dla, to jest typowa, znaczy to jest coś, co jest dla mnie typowe, obserwując pytania, które się pojawiają na grupach naszych. Problemem nie jest rozwiązanie problemu biznesowego, czy zagadnienia biznesowego, tylko mam takie wymaganie i jak to zrobić w takim lub takim frameworku. To jest już problem mentalny. To już jest problem mentalny, naprawdę, i to poważny, dlatego że w tym momencie nie zastanawiacie się nad tym, jak projektować, nie zastanawiacie się nad optymalnym rozwiązaniem, tylko nad rozwiązaniem, które się da w zastanej rzeczywistości osadzić i wykorzystać. I to na dłuższą metę niestety zniewala bardzo. No i coś, co skutkuje wojnami frameworków. Wystarczy na jakiś framework coś rzucić, jakąś mniej lub bardziej prawdziwą kalumnię. Robi się fantastycznie,
przylatują fanboje tego frameworka, reszta świata się myli, a w tym frameworku to są takie rzeczy porobione, a w tym, a wy macie 4000 linii w klasie. Wy też. Nieważne, ale wasze są gorsze. No i tak niestety to wygląda. Dobra, troszeczkę się pomądrzę. To są moje wnioski z mojej pracy i z obserwacji, z tego, co się dzieje, że tak powiem, w szeroko pojętym środowisku. Czego my tak naprawdę potrzebujemy? Oprócz troszeczkę bardziej otwartego myślenia. Przede wszystkim, tak naprawdę, jak się zastanowicie, każda aplikacja webowa, którą budujemy, ma jakieś wejście, to będzie jakiś router, dispatcher. Wbrew pozorom ta warstwa może być i wcale nie powinna być, znaczy może być bardzo lekka, nie powinna być ciężka. To są łatwe rzeczy. Musimy jakoś dać odpowiedź klientowi, czyli jakiś albo renderer, który wygeneruje nam stronę, albo jakiś po prostu responder, który wypluje coś, jakąśkolwiek odpowiedź, to jest trzeciorzędne. No i wreszcie nasza logika biznesowa. Tak naprawdę każda nasza aplikacja, którą budujemy, składa się z tych trzech rzeczy. Każda. To, że mamy to poprzeplatane w różnych dziwnych miejscach i że dispatching, czy tam router samej requestu jest poplątany w różnych dziwnych miejscach, że odpowiedź jest budowana w 14 różnych komponentach, żeby się wysłała. Tak naprawdę to jest nasza wina. W gruncie rzeczy chodzi tylko o to, żeby odebrać request, przetworzyć go i odesłać odpowiedź. Oczywiście potem się pojawiają jakieś kolejne warstwy. Trzeba skądś czerpać dane, być może jakieś serializery, jeżeli korzystamy z JSON-owych odpowiedzi, jakieś walidacje, żeby nie przepuszczać każdego requestu. Wreszcie oczywiście pojawiają się nasze długo oczekiwane cache kaszujące wszystko, cache do wszystkiego. Nie mówię, że cache są złe, tylko że znaczy ja jestem z takiej troszeczkę jakby chyba przestarzałej szkoły, która mówiła, że sprzęt jest drogi i piszemy szybkie aplikacje, żeby nas nie zatłukli, jak pójdziemy po budżet na sprzęt. Dzisiaj się bierze cokolwiek, bierze się duży budżet na sprzęt, ładuje się mnóstwo cache'a, żeby to chodziło szybko. Nie? Inna filozofia. Wbrew pozorom niekoniecznie jedna i druga jest tańsza, droższa, ale to jest po prostu kwestia podejścia, bo napisanie szybkiej aplikacji wymaga kompetencji, kompetencje są drogie i tak dalej. Okej. Okay. Niemniej, to co jest jedną z najważniejszych rzeczy, może nie najważniejszą, ale jedną z ważniejszych rzeczy, jest architektura. Nie to, jak to zaimplementujemy. Dostajemy jakieś wymagania biznesowe, przychodzi klient, mówi, że chce sprzedawać marchewkę, i my musimy zaprojektować cały tak naprawdę flow. To jest kolejność. Problem, którym się spotykam, który obserwuję, to jest taki, że przychodzi klient, który mówi, że chce sprzedawać marchewkę, a my mówimy, dobra, walniemy ci to w symfonę. Ale, no nie, jeszcze trzeba to najpierw to przemyśleć, pogadać z klientem. Może się okazać, że ta implementacja będzie trywialna. I ściągnięcie 130 mega źródeł standardowej edycji Symfony, bo to z premedytacją podkreślam, także nie chodzi mi o Symfony jako takie, tylko o tą standardowy framework tak zwany. No to jest takie już trochę kosmiczne, nie? Żeby sprzedać marchewkę, taki pakiet zestaw. Druga rzecz taka, że fajnie by było, gdyby nasza architektura była jednak elastyczna, bo zaprojektujemy sobie najfajniejszy kod na świecie, najpiękniejszą strukturę, przepływ danych i to wszystko, ale w pewnym momencie się być może okazać, że na jakiejś warstwie trzeba będzie inny cache zaimplementować. Z jakiegoś powodu w tym miejscu nie będziemy implementować cache'a na Redisie, tylko zwykły plikowy. Bo nie potrzebujemy w tym miejscu tak naprawdę cache, tak naprawdę ma nam przechować pewne dane tymczasowo, ale nie musi być ultra szybki, natomiast pakowanie wszystkiego do Redisa może się skończyć tym, że będziemy musieli postawić osobną maszynę na Redisa, bo zacznie zżerać całą pamięć z okolicy, tak? Przykład, to jest naprawdę taki, wiecie, abstrakcyjny przykład, ale chodzi mi o pewną zasadę. Może się okazać, że mamy więcej niż jedno źródło danych, które mają różne przeznaczenia.
Jeżeli prześledziliście, jeżeli byliście i prześledziliście poranną prezentację, to w event sourcingu mamy de facto dwa storage, tak? Minimum dwa storage. Gdzie jest event log i dla prezentera jest osobne repozytorium z danymi. Pojawiają się kolejne implementacje. Normalnie to jest łatwa sprawa, tak? Bo masz osobną implementację, masz osobne źródło danych, budujesz mały kawałek kodu, który będzie obsługiwał drugie źródło danych. To jest wszystko. Nie musisz się przedzierać przez framework i dopytywać na grupach, co też jest nie wcale takie rzadkie, jakbym chciał. A jak zrobić drugą bazę w doktrynie? Da się, oczywiście, że się da i większość z nas wykorzysta. Dokumentacja tego nie podpowiada wprost, to też jest fajne. Ale może gdyby to nie była doktryna, gdyby to nie musiała być doktryna, albo gdyby to po prostu było zaprojektowane bardziej tak wprost, czy świadomie, to nie byłoby w tym momencie takiego problemu. Ta konfiguracja, to wszystko byłoby dużo łatwiejsze. To jest alternatywa dla tego, o czym opowiadał Alex rano, ale i pokazuje, to jest GetProof, inny framework do event sourcingu. On służy mi tylko do tego, żeby wam pokazać, że ogry mają warstwy, że jest dużo różnych modeli, komponentów, które gdzieś tam się zaczynają rozbudowywać. Tutaj jest to o tyle ważne, że one są opcjonalne, że w ramach tego frameworku można sobie, że on cały, oczywiście dostarcza wam całe rozwiązanie, natomiast można sobie wyjąć konkretne implementacje, porobić samemu. Mniej więcej o to chodzi mi, jeżeli mówię o elastyczności. Oczywiście w Symfony jak najbardziej też to zrobicie, jeżeli korzystacie z komponentów, a nie z frameworka. I w każdym innym przypadku, gdy korzystacie z komponentów, a nie z frameworka. Natomiast tu chodzi o to, że okazuje się, że w pewnym momencie nasz prosty, początkowy projekt rozpełzł się w pączki i te pączki rządzą się własną logiką biznesową, mają własne zadania, własne odpowiedzialności i to trzeba wszystko obsłużyć. Wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, jeżeli się zastanowicie, że piszecie te komponenty, bierzecie, składacie, obsługujecie przypadki, to w pewnym momencie się orientujecie, że tak, zbudowaliście własny framework. 1/3 waszego życia programisty jest za wami, został wam jeszcze CMS, między innymi. Natomiast różnica pomiędzy wzięciem gotowego frameworka, a w trakcie cyklu życia projektu napisaniem własnego frameworka, bo de facto to będzie framework, jeżeli napiszecie go dobrze z izolacją warstw i tak dalej. Przede wszystkim będzie to framework minimalny. On się opiera na architekturze, którą rozumiecie, bo sami tą architekturę wytworzyliście. Iteracyjnie. Przede wszystkim ten framework, który stworzycie, to ten cały core, logika biznesowa, on dotyczy tylko i wyłącznie tego przypadku biznesowego, który obsługujecie. On nie ma ambicji być uniwersalny, nie ma zbawiać całego świata, on ma obsłużyć optymalnie dany przypadek biznesowy. No i przede wszystkim, ponieważ to sami go napisaliście, więc jest duże prawdopodobieństwo, że go rozumiecie. A to nie jest wcale takie śmieszne, bo rozumieć to, co się napisało, jest ważne. Jeżeli sami stworzyliście, wymyślicie architekturę, która rozwiązuje jakiś problem biznesowy, jest do niej dopasowana i zakodowaliście to, to prawdopodobnie to rozumiecie. Macie do tego jakiś flow, jakieś dokumentacje, resztki korespondencji, które gdzieś zostały, albo przynajmniej kolega w pracy jeszcze się może nie dzwonił i pamiętał, o co chodziło, tak? Natomiast jest to wiedza, którą razem zgromadziliście, razem wytworzyliście i później, kiedy bierzecie się za następny projekt, zostają wam pewne nawyki. Zostają wam pewne nawyki, żeby zaczynać od góry implementację, żeby podejście do projektu zaczyna się od samej góry. Nie od tego, jaką technologię wybierzemy, tylko tego, jakie potrzeby biznesowe musimy obsłużyć. Jak nasza aplikacja musi być skonstruowana, żeby te przypadki biznesowe obsłużyć. I wtedy dopiero nam z tego wynika, czy weźmiemy się za takie rozwiązanie lub inne. Powstaje więc pytanie, czy namawiam was do tego, żebyście nigdy więcej już nie używali frameworków? Nie, absolutnie nie. Nie. Jeżeli wrócimy do tego na chwilkę, to mamy potrzeby, mamy już wymyśloną z grubsza architekturę, lub dokładniej, super. Przechodzimy do implementacji w tej kolejności za każdym razem i ta implementacja tak naprawdę może nas poprowadzić w różnym kierunku. Jeżeli i absolutnie jest ok,
Jeżeli wyniknie nam, że mamy taki zakres funkcjonalności, który na dzień dobry obsługujemy pełnym frameworkiem grubym, do którego dobierzemy jeszcze kilka specyficznych komponentów. To jest absolutnie OK. Być może wygodniej będzie Wam użyć jakiegoś mikroframeworka, niekoniecznie Lumosa. Natomiast mikroframeworka, który da Wam podstawy, da Wam szkielet, w który wpuścicie własną implementację, to też jest OK. Być może będziecie potrzebować jakiegoś specjalizowanego frameworka, takiego właśnie jak Proofa, czy Magento, czy cokolwiek innego. To też jest OK. Być może okaże się, że Wasze potrzeby biznesowe są na tyle nietypowe, że wpakowanie się w jakikolwiek framework mija się z celem, bo żeby zrealizować dany flow, potrzebujecie czterech komponentów na krzyż i cała logika jest bardzo prosta. To jakiś tam jest CRUD bardzo prosty, który ma zapisać dane i odesłać dane i to jest wszystko, co on robi, jakaś po drodze mała walidacja. Użycie czegokolwiek innego, nawet użycie mikroframeworka w tym momencie może się minąć z celem, bo to jest tak proste, że no, nie sprawia żadnych problemów implementacja. I dodawanie jeszcze warstwy mikroframeworka tak naprawdę w niczym nie pomoże, nie da żadnej wartości dodanej. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby nie odkrywać koła na nowo i nie namawiam Was do tego, żebyście pisali tylko customowe rzeczy. Po to mamy packagista, na którym jest sporo dużych, fajnych komponentów. Po to mamy frameworki, mikroframeworki, mamy jakieś specjalizowane narzędzia, żeby z tego korzystać. To jest dla ludzi. Jak najbardziej. Korzystajmy z tego. Tylko wybierajmy to świadomie. Wybierajmy to na bazie potrzeb, które zidentyfikowaliśmy, a nie naszych przyzwyczajeń. Bo być może doktryna będzie fajna w jakimś projekcie, a może się okazać, że jeżeli z całej doktryny, z całego tego kombajnu tak naprawdę korzystamy z DBA i czystych SQL-i, to może jest to kompletnie, to może to nie jest OK, tak? Może to jest przerost formy nad treścią w tym momencie. Zwłaszcza, że doktryna miała akurat niedawno podatność OWASP-ową z październiku zeszłego roku zidentyfikowaną, już naprawili. Dawało się coś tam strzyknąć. Najważniejsze tak naprawdę, to ja staram się o tym mówić od wielu lat na różnych spotkaniach, jak ktoś chce ze mną pogadać jeszcze oczywiście, że potrzeby biznesowe są ważniejsze od naszej strefy komfortu. My jako programiści musimy wychodzić poza nasze przyzwyczajenia i traktować każdy projekt jako carta blanca. Oczywiście, że mamy swoje doświadczenia, umiemy rozwiązywać pewne problemy i identyfikujemy pewne problemy, które się powtarzają w różnych projektach. Ale jeżeli zaczynamy wychodzić z założenia, tak, robiłem coś podobnego, to tutaj się zmieni, tu się zmieni, będzie dobrze. To w dwóch przypadkach się uda, a w trzecim nie i wtedy się robi dym. Bo najczęściej zapamiętują nas za to, że narobiliśmy dymu, a nie za to, że rozwiązaliśmy poprawnie dwa razy. Nie? To jest prawda, że jeżeli bierzemy duży framework, to możemy za jego pomocą zrobić absolutnie wszystko. Te nowoczesne duże frameworki mają ogromne możliwości, ogromny zakres funkcjonalny i tam się da zrobić wszystko, czego potrzebujemy. Tylko, że nie wszystko jest sens robić za pomocą czegoś takiego. Nie bierze się dużego samochodu ciężarowego, żeby przewieźć laptopa. To się da, ale nie ma to sensu. Czasami też okazuje się, że nie da się pewnych rzeczy tam pozmieniać, albo przynajmniej jest to nie jest takie wprost oczywiste. Tak? Zaczynamy walczyć z samym frameworkiem i jego ograniczeniami, czy jego koncepcją, po to, żeby dopasować do naszej koncepcji. To jest taki moment, kiedy powinniśmy się zapytać, czy może jest, na pewno jest sens walczyć w tym momencie z frameworkiem i przestawiać go na nasz sposób myślenia, czy może nie lepiej byłoby zaprojektować tego fragmentu zupełnie po naszemu i odwołać się do frameworka na przykład tylko i wyłącznie do warstwy danych. Kto wie. I wreszcie, już na sam koniec, samodzielne myślenie boli tylko nieprzyzwyczajone. Zachęcam Was głęboko i szczerze, mimo że jestem złośliwy w tym momencie i mam tego pełną świadomość, zachęcam Was głęboko i szczerze do tego, żebyście szli tą ścieżką samodzielnego myślenia o rozwiązaniu problemów, nie na bazie swoich przyzwyczajeń, nie idąc na łatwiznę, że jak weźmiemy taki lub taki framework, to będziemy mieli w zasadzie wszystko z bani, nie musimy się przejmować, pójdzie szybciej, taniej. To nie, co z tego, że robimy piąty projekt na tym samym frameworku? Tylko żeby się jednak troszeczkę poświęcić i zastanowić nad tym, co jest potrzebne do zrobienia, czego potrzebujemy, jak to rozwiązać, czysto architektonicznie. Z strony architektury, jak płyną dane,
gdzie co trzeba wstawić, gdzie co trzeba sprawdzić, gdzie komuś zabronić dostępu. Przemyśleć to. Być może faktycznie implementacja sprowadzi się do frameworka, ale będziecie mieli to przynajmniej tą satysfakcję, że to jest świadoma decyzja, a nie wasze przyzwyczajenie. I to poczucie świadomej decyzji zaowocuje w przyszłości i pozwoli wam się bardzo mocno rozwinąć. Tyle z mojej strony wyłączenia się. Pytania. Cześć, dzięki. Ja mam dwie sprawy. Jedna taka uwaga, mówiłeś odnośnie tych stron porno, że żaden wielki gracz się nie przeniósł na Symfony, a z tego co wiem, nie jest to prawda, ponieważ YouPorn... Z jedynki korzystają. Korzystają z jedynki. Nie, jest... Przenieśli się? Tak? Jest use case w internecie dostępny, 200 milionów requestów tam tygodniowo czy oczywiście coś i z tego co wiem Symfony 2 było wykorzystywane. W porządku. To jest taka tylko uwaga. Jasne. Natomiast ja nigdy nie mówiłem, że się nie da zrobić szybkiej strony w oparciu o ciężki framework, tak? Teraz, jeżeli kogoś urażę, to przepraszam, nie wiem, co prawda piątek, ale wspomnę o Laravelu. Jak pojawiły się nowe wersje Symfony i tak, Laravela, bodajże czwórka to była, czy piątka, już nie pamiętam. W każdym razie pojawiła się nowa wersja Symfony, pojawiła się niemalże w tym samym czasie nowa wersja Laravela, pojawiły się benchmarki. No, benchmarki, które pokazywały, że Laravel w najnowszej wersji po prostu idzie w dół i to ostro. I nasz ulubiony autor tegoż frameworka podniósł larum, że te benchmarki są kompletnie szczapy, bo nie włączyli cache'a. Włączyli cache'a i nagle framework ruszył, bo tam nawet routing był, jest tak spowolniony, że głowa mała. Więc odpowiedź, inaczej mówiąc, tak, na dużym frameworku, na dużym, ciężkim, grubym frameworku jak najbardziej postawicie szybką stronę, tylko że się przy tym nabiedzicie i musicie pokaszować wszystko. Znaczy tam w tym use case jest cała architektura opisana, więc można się z tym zapoznać. To tylko taka uwaga, że jednak jest wykorzystywany, tak? Dobrze. A druga sprawa, bardzo mi się podobały w ogóle te wszystkie uwagi, natomiast mam obiekcje oparte na swoich doświadczeniach. Kiedyś jak rozpocząłem pracę w jakiejś tam firmie, nieważne, była sobie aplikacja właśnie oparta o customowy framework i zrozumienie czegokolwiek tam dla osoby, która przyszła z zewnątrz, jest po prostu masakrą. Wiem, o czym mówisz. I tutaj jest jakby ta wartość dodana, o której mówiłeś, że jej nie ma czasem przy użyciu nawet mikroframeworku, jest też taka, że jest po prostu spójność, tak? Jeżeli ktoś z zewnątrz przychodzi, a ruch w firmach jest często duży, jaki jest sens, powiedzmy, dla nas wartością dodaną jest powiedzmy to, że rozumiemy kod, który napisaliśmy, ale my za tydzień możemy już przy tym projekcie nie pracować, bo będziemy gdzie indziej, a na nasze miejsce przyjdzie ktoś, kto w ogóle będzie miał opad szczęki na sam początek, bo będzie musiał się zapoznać z czymś zupełnie w ogóle wymyślonym. Pozwól mi odpowiedzieć. Znam problem, o którym mówisz. Też pracowałem jeszcze parę lat temu w firmie, która bazowała na własnym frameworku i było to cudowne doświadczenie, traumatyczne, ale cudowne. Nauczyło mi nigdy więcej czegoś takiego nie robić. Pisać własnego takiego frameworku w taki sposób, jak tam było to zrobione. Natomiast to problem jest troszeczkę bardziej złożony. Gdzieś trzeba znaleźć balans czysto ekonomiczny. Wbrew pozorom, decyzje nasze technologiczne, czy wybieramy framework taki, czy nie wybieramy frameworka takiego, z punktu widzenia organizacji, w której pracujemy, jest decyzją stricte biznesową. Własne rozwiązania customowe wprowadzone w organizacji powodują, że koszt wejścia dla nowej osoby jest duży. Jeżeli organizacja zmaga się z dużą fluktuacją pracowników, to będzie dla niej to wzmagało ten koszt wejścia. Będzie utrudniało, będzie obniżało satysfakcję, będzie obniżało morale, bo ludzie będą się borykać z średnio udokumentowanym kodem, którego nie rozumieją. Co oznacza również to, że jeżeli wchodzi nowa osoba i musi się borykać fizycznie niemalże z kodem, z architekturą, której nie rozumie, to znaczy, że ten kod i architektura jest do dupy. Przepraszam za mocne słowa, ale to jest prawda. To znaczy, że poprzednicy, którzy pisali ten kod, po prostu dali ciała, najzwyczajniej w świecie dali ciała. Bo po to ślęczymy i wymądrzamy się o solidach, o czystej architekturze, architekturze heksagonalnej, o komponentach, o układaniu, o rozdzielaniu odpowiedzialności takiej, owakiej. Robimy to wszystko po to, żeby następna osoba, która weszła,
trafiła na architekturę, której rozumie, do czego są pewne komponenty, bo odpowiedzialność jest jasna, nazewnictwo jest czytelne, kod jest łatwy do rozgryzienia. Przynajmniej na poziomie API, a na początek, jeżeli wchodzisz w czyjś kod, w czyjąś aplikację, najważniejsze jest zrozumienie API poszczególnych warstw. Jeżeli to nie jest zrobione dobrze, to później niestety, to później mamy takie efekty, że faktycznie. I oczywiście dosyć naturalne i dosyć oczywiste jest, że odruchem organizacji w tym momencie jest ustandaryzujmy to, pójdźmy w jakiś standardowy framework, który nam to wszystko załatwi, zwłaszcza, że na rynku programistów Symfony jest sporo. Być może w danym momencie taka decyzja biznesowa jest ok i jest uzasadniona, ale to są przypadki indywidualne, ale tak czy inaczej za każdym razem stoi kasa, a jeżeli rozpoznajemy taki problem, że każda nowa osoba wchodzi i płacze, to znaczy, że poprzednicy niestety w tym momencie są winni. Najzwyczajniej w świecie są winni. O, masz. Siema. Znaczy, ja ogólnie nie bardzo zgadzam się z teorią, że nieużywanie frameworków jest dobre i że generalnie frameworki szkodzą, bo framework ma na celu rozwiązać pewną grupę problemów, która jest powtarzalna. I teraz, jeżeli mówisz, że programiści zadają pytania, jak zaimplementować coś we frameworku, to problem nie jest z frameworkiem, tylko z programistą. I tutaj framework... Ale to właśnie powiedziałem, Framework nigdy nie powinien szkodzić na takiej zasadzie, że nie będziemy używać Symfony, bo jest ciężkie, nie będziemy używać Laravela, bo jest ciężkie, bo to znaczy, że architektura jest zła. Gdyby architektura była dobra, to mógłbyś użyć i Symfony, i Laravela w jednym miejscu i generalnie nie miałby to na nic wpływu. Ale to o tym były slajdy, które mówiły o tym, że programista, że mamy kategorię programista frameworka, który ma problem nie z architekturą, nie z rozwiązaniem problemu biznesowego, tylko z tym, a jak to zrobić w danym frameworku? No tak, i teraz wydźwięk prezentacji jest taki, że nie używajmy frameworków, albo nie. Używajmy ich, nie wiem. Nie, wniosek jest bardzo prosty. W zależności od przypadku biznesowego, użycie pełnego frameworku jak najbardziej może mieć sens. Ale trzeba to zrobić świadomie i trzeba rozumieć, dlaczego się taką opcję wybrało. Natomiast dla nas osobiście, ale to jest tak naprawdę... Dobra, już włączamy z powrotem. Sorry. No jeszcze chwilę mrugnie. Dajesz. Jest, dobra. To... tak naprawdę jest decyzją biznesową, czysto biznesową, którą oczywiście my jako techniczni wspieramy i wspomagamy i konsultujemy i mówimy, że to będzie dobre, a to nie będzie dobre. Ale to jest decyzja ściśle oparta na pieniądzach. Natomiast dla nas wewnętrznie, jako dla programistów, indywidualnie, już nie jako członków organizacji takiej czy innej, dla nas indywidualnie, jako dla programistów, powinno być ważne to, żeby nie przeskakiwać stąd, tu, za każdym razem, bo znamy dany framework, więc zawsze będziemy go implementować, bo go znamy. To jest, o tym mówię. I to jest to, o czym ty mówisz, Norbert. To jest problem człowieka. Tak, ale to znaczy biznes przychodzi i mówi, używamy Laravela, a nie Symfony, bo to jest decyzja biznesowa? Nie. Biznes mówi, my jako techniczni mówimy biznesowi, że nam się opłaci w tym momencie użycie Symfony lub Laravela. Bo skonsultowaliśmy ten projekt, zobaczyliśmy wymagania, określiliśmy, że no, to będzie najwygodniejsze, najtańsze, najszybsze. Biznes przychodzi z następnym projektem, znowu analizujemy i mówimy, nie, tym razem to może być jednak przesada, bo to jest na tyle małe, niewielkie albo nietypowe, że użycie gotowych rzeczy, dużych gotowych rzeczy mija się z celem. I biznes, to jest decyzja biznesowa, którą wspierają techniczni. To jest, no, nie mogę dzisiaj pić piwa, ale pogadamy sobie później na kawie spokojnie, bo czas nam się kończy, za chwilę nas wywalą. Ale generalnie problem tak, jest moim zdaniem stricte biznesowy, przy czym w procesie biznesowym uczestniczą techniczni i wspierają ten proces biznesowy swoimi kompetencjami. Natomiast to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz jest taka, że my wewnętrznie jako programiści powinniśmy uważać na moment, w którym przypadkiem zaczynamy wszystko rozwiązywać za pomocą tej samej łopaty. Tak? I śrubę też będziemy wbijać za pomocą młotka, bo jest zaostrzona i da się. Tylko trzeba mocniej huknąć. Także uważam, że absolutnie te frameworki istnieją z jakiegoś powodu i będą istniały i one muszą istnieć, bo rozwiązują konkretne problemy biznesowe.
ale to jest jeden temat, ale my jako programiści, jako osoby techniczne musimy uważać, żeby nie wbijać tych śrubek za pomocą młotków jednak. Czy coś jeszcze? Ja będę dzisiaj do końca, jakby co, także spokojnie, złapiecie. Jeszcze tylko jedna uwaga, bo dwa czy trzy razy wspominałeś o tych 130 mega standardowej edycji Symfony. Nie wiem, czy wiesz, ale teraz Symfony 4 ma zmienić w ogóle podejście. Z tego co wiem, no ma nie być tak, dostajesz wszystko, a użyj co potrzebujesz, tylko dostajesz nic, a dodaj sobie tylko to, co potrzebujesz. Co jest tak naprawdę moim zdaniem bardzo śmieszną wiadomością. Dlatego, że jeżeli chcę tak stosować, to jeżeli chcę stosować takie podejście, to wezmę sobie istniejący mikroframework i dokładnie zrobię to samo. Dzisiaj, nie czekając na Symfony 4. No tak, tylko no. Mówię, że jakby... Czyli Symfony staje się mikroframeworkiem. Właśnie ma zastąpić, powiedzmy, nie będą potrzebne mikroframeworki. To samo coś stanie mikroframeworkiem, więc zbytnie inne. Generalnie od dzisiaj chyba mają wychodzić posty tego Fabiana na temat całego rozwijania projektu. Nie, no tak cudownie, dalej. Że to zauważyli po tych 5 czy 6 latach, że to tylko rośnie, tak? To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, optymistyczna wręcz, że już po 5 latach zauważyli, że się spaśli, tak? Nie, ale ja zdążyli wydać dwie wersje. Bo jakby... To chyba dobra wiadomość, tak? Znaczy, no dobra wiadomość, tylko że spóźniona tak naprawdę, bo takie frameworki już istnieją, tak? Jeżeli ktoś stosuje takie podejście, to już dzisiaj może sobie je stosować, nie musi czekać na Symfony. Korzystając z komponentów Symfony, cały czas może zrobić to samo. Znaczy, tam nie chodzi tylko o to, bo generalnie chodzi o też o automatyzację, konfigurację i tak dalej. Tam jasne, że to jak oni to zrobią komplekso, to będzie tam łatwiej wyklikać sobie komponenty, ściągną się, znaczy przygotuje się kompozer JSON, tam, cokolwiek, nie wiadomo tak? Do końca. No, no niemniej jednak, no to tak są lekko w tyle dzisiaj, nie? No dobra, ale tak, jest to ogólnie rzecz biorąc, jest to dobra wiadomość i biorąc pod uwagę masę, jaką Sensio ma, pewno zrobią to dobrze i będzie wygodnie nam wszystkim znowu. Czy coś jeszcze? Jeżeli nie, to dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja jestem dzisiaj do końca dnia. Miło było was zobaczyć.